dobry, witam Państwa serdecznie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Chosznie na spotkaniu z panem Bartoszem Węglarczykiem. Drodzy Państwo, nasz gość, pan Bartosz Węglarczyk, przez wiele lat był dziennikarzem Gazety Wyborczej, który pełnił również funkcję szefa działu zagranicznego. W latach 90. był korespondentem gazety w Moskwie i Brukseli, a następnie w Waszyngtonie. Potem także był zastępcą redaktora naczelnego w dzienniku Rzeczpospolitej. W Superstacji prowadził programy Świat według Węglarczyka oraz Słoń, a Sprawa Polska. Zaś z Kingą Rusi weekendowe wydanie porannego programu Dzień Dobry TVN. Prowadził także magazyn Świat w TVN Biz24, a od marca 2016 roku jest dyrektorem programowym i redaktorem naczelnym Onet.pl. A dziś przyjechał do Państwa z książką Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Żydach, ale za bardzo chcieliście się zapytać. A rozmowę z naszym gościem poprowadzi dziennikarka radiowa od 30 lat związana z Polskim Radiem Szczecin, pani Joanna Skonieczna. Dzień dobry. Zapraszam. Bardzo jest mi miło, że Państwo tak licznie przyszli. Ja się wychowałam w tym miasteczku i wiem, że w piątek wieczorem są tu zdecydowanie lepsze atrakcje. Jest przepiękne jezioro, nawet trzy ze sobą połączone i cudowna trasa spacerowa i myślę, że można byłoby tam iść na piękny spacer. Więc jest nam bardzo miło i ciepło na sercu, że Państwo wybrali spotkanie, które za chwilę się rozpocznie. Książka, o której rozmawiamy, myślę, że jest książką, którą kilka osób już czytało, ale nie wszyscy. Ja sobie dzisiaj pozwolę kilka fragmentów tutaj przeczytać, jeśli Państwo oczywiście pozwolą i będą chcieli. Będzie też możliwość zadawania pytań, bo to po to tutaj Państwo przede wszystkim przyszli, żeby się spotkać z naszym gościem. Ale zacznijmy od takiej mojej refleksji. Ja trochę czytam i najczęściej jest tak, że zdarza mi się coś takiego, jak czytam lekką literaturę, czyli jakiś kryminał, siadam i nie mogę się oderwać. No i z tą książką miałam podobnie. Jak usiadłam tydzień temu w piątek, tak nie mogłam kompletnie się z nią rozstać i dopiero jak skończyłam, to poszłam spać gdzieś tam w późnych bardzo godzinach. I taką mam małą refleksję, że ta książka jest właściwie napisana po to, żeby był pretekst. Żeby był pretekst, żeby się spotkać z Państwem, z innymi osobami. Czy to jest moje nadużycie, czy rzeczywiście tak było, że szukałeś pretekstu, żeby się spotkać z osobami w różnych miejscach w Polsce? Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie i muszę powiedzieć, że to jest kolejne moje spotkanie w ostatnich dniach. Mikrofon nie włączony? Dobra, włączamy. Teraz, o, i teraz będzie lepiej. Teraz będzie lepiej, tak. Więc po pierwsze bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest kolejne moje spotkanie w ostatnich dniach. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, jak działają biblioteki publiczne, takie jak ta, jak Państwo przychodzicie na te spotkania, że znajdujecie czas, bo ja się całkowicie zgadzam, w piątek wieczór na pewno macie Państwo coś fajniejszego do robienia niż przychodzenie tutaj. Więc tym bardziej jestem bardzo wdzięczny. Jeśli chodzi o książkę, to oczywiście, że ona była pretekstem do tego, żeby Państwa spotkać, żeby pojeździć po Polsce. Ta książka ma dwa cele. Została napisana w dwóch celach. Jeden cel to jest taki cel bezpośredni, taki najprostszy. To jest walka ze stereotypami. Ja głęboko wierzę w to, że bardzo wiele takich negatywnych zjawisk jak antysemityzm, rasizm, ksenofobia bierze się z niewiedzy. Jako ludzie boimy się tego, czego nie znamy. Jak czegoś nie rozumiemy, jest dla nas obce, to się tego boimy. W związku z tym, jak to przestanie być obce, trochę więcej na ten temat wiemy, to się przestajemy bać, a za tym brakiem strachu idzie też brak takich właśnie zjawisk jak antysemityzm, rasizm, ksenofobia. A o antypolonizmie też bardzo chętnie porozmawiam. To jest pierwszy cel. Drugi cel natomiast jest bardziej ogólny, nawiązuje do tego, co, przepraszam, bo nie widziałem pana, ale to, co pan przed chwilą powiedział, znaczy tego, że ja uważam, że w Polsce ginie dyskurs publiczny. My przestajemy ze sobą rozmawiać. Krzyczymy na siebie, wyzywamy się, obrzucamy się błotem. Natomiast nie słuchamy. Nie słuchamy, w ogóle nie słuchamy tego, co mówi druga osoba.
Ja mam przekonanie co do jednego. Każdy z nas ma prawo do swojej opinii na każdy temat. Na każdy temat. Nie mamy prawa do własnych faktów. Bo nie ma czegoś takiego jak własne fakty. Fakty są faktami. Prawda leży tam, gdzie leży, ani po środku, ani z lewej, ani z prawej. Tam, gdzie jest prawda, tam ona leży. I co do faktów nie możemy się kłócić. Natomiast co do interpretacji faktów, tego, co one oznaczają, czy one są dobre, czy złe, czy dla naszego życia to jest lepiej, czy gorzej, oczywiście, że tak. Tylko, że musimy przy tym rozmawiać ze sobą, po prostu rozmawiać. I ta książka trochę jest taką prowokacją, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, która ma nas sprowokować do rozmowy. I też chcę z góry powiedzieć, że ja absolutnie przyjechałem z tą książką do Państwa, ale ja na każde pytanie, jakie Państwo macie, odpowiem. Czy to dotyczy książki, czy dotyczy Żydów, czy antysemityzmu, czy antypolonizmu, czy polskiej polityki, co prawda niechętnie, bo jej nie znoszę, ale czy chcecie Państwo porozmawiać o Strefie Gazy, która jest w tej książce i mamy cały rozdział o wojnie w Strefie Gazy dopisany, czy o czymkolwiek innym, o stanie dziennikarstwa polskiego. Bardzo chętnie porozmawiam, ponieważ uważam, że dzięki rozmowom stajemy się lepsi. Na koniec każdej rozmowy, jeżeli ze sobą rozmawiamy, a nie krzyczymy na siebie, to wychodzimy z tej rozmowy jako lepsi ludzie. Ja myślę, że popełniliśmy jeden błąd, a przynajmniej ja. Nie powiedzieliśmy, że jest jeszcze trzeci. Ktoś trzeci w tej rozmowie, bo to jest książka, która jest wywiadem rzeką. I ta postać, która jest odpowiadająca na te pytania, to jest niezwykle ciekawy człowiek, z którym się po prostu zaprzyjaźniłeś. Mogę powiedzieć po prostu? Tak, absolutnie. Jesteśmy bardzo bliskimi przyjaciółmi. Traktujemy się wręcz z Johnem Danielsem, bo to o niego chodzi, jak rodzina, chociaż nie jesteśmy spokrewnieni, ale tak się traktujemy. Długo nosiliście w sobie pomysł na napisanie tej książki, czy zaczęło się po prostu od zwykłych rozmów i robienia gdzieś notatek, chociażby w głowie? Zaczęło się od bardzo wielu rozmów. My z Johnem bardzo dużo czasu spędzamy na rozmowach. Rozmawiacie po angielsku. Rozmawiamy po angielsku. John jest brytyjskim Żydem, który 10 lat temu przyjechał do Polski, bo robi tu interesy po prostu. Natomiast przy okazji tego, że ma firmę swoją, Public Relations, stworzył też fundację, która się zajmuje sprawiedliwymi wśród narodów świata, czyli nie Żydami, którzy pomagali Żydom w czasie wojny. I John sobie postawił za cel, żeby tym ludziom pomóc. I robi niesamowite rzeczy. Naprawdę jest bardzo często w wielu przypadkach, zna wszystkich sprawiedliwych wśród narodów świata, nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie, którzy jeszcze żyją. Jest ich coraz mniej, za parę lat nie będzie ich już w ogóle. Natomiast dla tych około 90 osób, które żyją w Polsce sprawiedliwych, w bardzo wielu przypadkach jest jedyną osobą, która im pomaga. To są wszystko ludzie co najmniej 90-letni, a czasami powyżej 100 lat. I Johnny im zawozi lekarstwa, jedzenie. W czasie epidemii, w najgorszym lockdownie był bardzo często jedyną osobą, która ich odwiedzała, która im pomagała, która przywoziła lekarzy do nich albo ich zawoziła do lekarzy, ponieważ ma takie poczucie, że spłaca dług. Jako przedstawiciel narodu żydowskiego ma takie poczucie, że trzeba spłacić dług, który Żydzi zaciągnęli wobec tych ludzi, u tych ludzi. I to robi. I rozmawialiśmy oczywiście o wszystkim. John jest, nie mogę powiedzieć, że temat Holokaustu to jest jego ulubiony temat. Jego ulubionym tematem są dziewczyny i o tym najbardziej lubi rozmawiać. Ale oczywiście w trakcie rozmów zaczęliśmy też opowiadać sobie nawzajem, jakie stereotypy chodzą o Żydach, krążą na ich temat. Niektóre tutaj są takie pytania, proszę Państwa, w tej książce. Nie wiem, czy Ty się zdecydujesz je tutaj wszystkie powtórzyć, nie. Ale zdecydowanie dla nich warto też tutaj zajrzeć. Niektóre z tych stereotypów są śmieszne, są też lekkie, są niegroźne. Niektóre z tych stereotypów są bardzo groźne, są niebezpieczne i służą temu, żeby wzbudzać nienawiść. I my o tych wszystkich stereotypach rozmawiamy w książce. Postawiliśmy sobie jeden cel, pisząc tą książkę, że nie będzie tematu, który ominiemy. Nie ma tabu, na każdy temat rozmawiamy. Tak, jest jedno pytanie, którego ja publicznie nie odważę się. Chodzi o, ci z Państwa, którzy wiedzą, to wiedzą, chodzi o stereotyp mówiący o tym, że kobieta Żydówka jest zbudowana inaczej niż kobieta nieżydówka. Ci z Państwa, którzy wiedzą, to wiedzą, o tym też rozmawiamy w książce. Rozmawiamy o Żydokomunie, rozmawiamy o wojnie w Strefie Gazy. To jest ostatni rozdział, który dopisaliśmy już po wydarzeniach październikowych w zeszłym roku. Rozmawiamy o kuchni, o seksie, o rodzinie, o tym, jak Żydzi rozmawiają z Bogiem, czy kontrolują światowe finanse i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te stereotypy w książce omawiamy. Muszę przyznać, że jesteśmy kilkanaście tygodni po premierze książki. Jeszcze nie trafiłem na taki stereotyp, o którym nie mówimy w książce.
Ale jeżeli znajdziemy takie, a będę wdzięczny, jeżeli Państwo podsuną jakiś, to wtedy napiszemy drugą część książki. Gazeta Allgemeiner uznała naszego bohatera za jednego ze 100 najbardziej wpływowych Żydów na świecie. Myślę, że to też warto tutaj powiedzieć. Ja miałam przyjemność poznać, myślę, że oczywiście John Daniel z tego absolutnie nie pamięta, twojego rozmówcę wtedy, kiedy był w Szczecinie w bazie ofiar totalitaryzmów. Podpisywano tam umowę dotyczącą finansowania tych badań. Ciekawe jest to, dlaczego John przyjechał do Polski, a może też reakcja jego rodziny na jego przyjazd do Polski. Bo wydawałoby się, że to jest dzisiaj rzecz zupełnie normalna, a to wcale tak nie jest, że mieszkańcy Izraela dzisiaj dobrze myślą o Polsce i dużo o niej wiedzą. Jest wręcz przeciwnie. Stereotypy nie dotyczą tylko Żydów. Stereotypy dotyczą każdego narodu i każdej społeczności. Istnieją stereotypy na temat Żydów, istnieją stereotypy na temat Polaków, istnieją stereotypy na temat środowiska LGBT, na temat kobiet, mężczyzn, dzieci. Każdej grupy, jaką sobie wymyślimy, są jakieś stereotypy. I oczywiście, że istnieje wśród Żydów starszego pokolenia, nie młodych, to jest właśnie ta zasadnicza różnica, wśród Żydów starszego pokolenia, tych, którzy pamiętają wojnę albo są potomkami, bezpośrednimi potomkami osób, które pamiętają wojnę, istnieje stereotyp polskiego antysemityzmu. Kiedy Johnny powiedział swojej babci, jego babcia pochodzi z Polski, mieszka teraz w Wielkiej Brytanii, kiedy Johnny powiedział swojej babci, że chce otworzyć firmę w Polsce, jedzie do Polski, ona zaczęła go błagać ze łzami w oczach, żeby tego nie robił, ponieważ była przekonana, że pierwszego dnia na ulicy w Warszawie zostanie zabity. Że Żyd w Polsce nie może wyjść spokojnie na ulicę, bo na pewno zostanie od razu zabity. Taki jest jej stereotyp, takie jest jej wspomnienia, to co ona sobie nałożyła z czasów wojny. Parę lat później, kiedy okazało się, że John jednak przeżył w Polsce, babcia przyjechała do Polski. On ją przywiózł na wakacje. Poszliśmy razem do restauracji w Warszawie, w której ona zamówiła gołąbki. I jak zaczęła jeść te gołąbki, to się popłakała. Naprawdę, starsza pani popłakała się, ponieważ powiedziała, że te gołąbki smakują dokładnie tak samo jak gołąbki, które jej mama robiła. I oczywiście dzisiaj już nie ma tego stereotypu Polaków, którzy zabijają każdego Żyda, którego zobaczą na ulicy. Dzisiaj byłam już w Polsce drugi raz od tego czasu i oczywiście ten stereotyp zniknął. I to jest też doskonały przykład na to, że stereotypy się biorą z niewiedzy, ale jak się trochę człowiek zagłębi, to być może te stereotypy znikają. I absolutnie tak, te stereotypy na temat Polaków istnieją, ale chcę podkreślić, mówimy o tym w książce, wśród młodych Żydów, Izraelczyków, mówimy o Żydach z Izraela, wśród młodych Izraelczyków nie ma żadnych stereotypów na temat Polski. Ich Polska nie obchodzi. Nie ma tematu Polski w młodym Izraelu. To jest fascynujące zjawisko, ponieważ w Polsce o Żydach rozmawia się bez przerwy. Pozytywnie, negatywnie, w różny sposób, ale rozmawia się bez przerwy. W Izraelu o Polsce nie mówi się w ogóle. W ogóle. Nie ma tego tematu. Nie dlatego, że mają jakieś bardzo złe zdanie na nasz temat albo bardzo dobre zdanie na nasz temat, nie mają żadnego zdania. Dla nich Polska jest miejscem, do którego, to może później opowiem, jeździ się tylko w jednym celu, to w takim razie opowiem teraz, jeździ się po zakupy. Najchętniej odwiedzanym miejscem w Polsce przez Izraelczyków nie jest Auschwitz, nie jest Muzeum Historii Żydów Polskich, nie jest Kraków, jest Centrum Handlowe Złote Tarasy w Warszawie. Ponieważ przylatuje się do Polski na 2-3 dni, wokół jest dużo hoteli, więc można się szybko zainstalować w hotelu, a potem te grupy Izraelczyków przelatują przez Złote Tarasy, wykaszają wszystko ze sklepów. Dlaczego? Dlatego, że Izrael jest dzisiaj bardzo drogim krajem. Przelicznik jest bardzo prosty, jedna szekla to jest jedna złotówka, ale różnica jest taka, że kawa w izraelskim Starbucksie czy Coffee Heaven, w takim odpowiedniku kawiarni w Tel Awiwie, kosztuje 50 szekli, czyli 50 złotych. Jest piekielnie drogo. Dlatego dla nich przyjazd do Złotych Tarasów, żeby kupić ubrania, sprzęt elektroniczny, cokolwiek, wszystko jedno, buty, kurtki i tak dalej, to jest fantastyczny wyjazd. Dla nich Polska jest bardzo tanim krajem. I dla mnie to jest, dla mnie to jest wspaniałe. Jeżeli Żydom ze średniego i młodego pokolenia Polska się będzie kojarzyć jako miejsce robienia dobrych zakupów, rewelacja. To jest najlepsze, co nam się mogło wydarzyć. Niech oni zostawiają u nas jak najwięcej pieniędzy, świetnie dla polskiej gospodarki, a jednocześnie budują wizerunek Polski jako kraju, w którym się nie morduje Żydów i w którym istnieje współczesność. I młodzi Polacy pracują w sklepach i spotykają ich w tych sklepach. Młody Polak sprzedaje młodemu Izraelczykowi buty. Dla mnie to jest najlepsze możliwe rozwiązanie z tego galimatiasu, w którym się znaleźliśmy z powodu zagmatwanej polsko-żydowskiej historii. Ale jest jednak jakaś łyżka gdziekciu w tej beczce miodu, bo był taki czas, kiedy Johnny chodził z ochroną. Tak, oczywiście chodził z ochroną, niszczono mu samochód,
I oczywiście, no, antysemityzm w Polsce ma się dobrze, ale antysemityzm ma się dobrze wszędzie na świecie. To nie jest fenomen polski. Co więcej, Johnny przy tym wszystkim, że rzeczywiście przez pewien czas chodził z ochroną, dlatego że policja go poinformowała, że są realne groźby, takie możliwe do spełnienia groźby pod jego adresem, to Johnny powtarza, i ja się z nim stuprocentowo zgadzam, że Polska jest dzisiaj najbezpieczniejszym miejscem dla Żydów w Europie. To nie znaczy, że wszystko jest świetnie. To tylko znaczy, że jeżeli u państwa w mieście pojawi się osoba w jarmułce idąca ulicą, to nie sądzę, żeby się coś z tego powodu stało. Żyd, który chodzi w jarmułce dzisiaj po centrum Paryża albo Londynu, może mieć poważny problem. I naprawdę nie wiadomo, czy on spokojnie te parę kilometrów spacerem przejdzie przez centrum tych miast. Więc w tym sensie Polska tak dzisiaj jest jednym z najbezpieczniejszych, a może najbezpieczniejszym miejscem dla Żydów w Polsce, co jeszcze raz podkreślę, nie oznacza, że w Polsce nie ma antysemityzmu. On ma różne objawy, jest antysemityzm agresywny, czyli ludzie, którzy naprawdę chcą krzywdę Żydom zrobić. Widzieliśmy ostatnio w Warszawie chłopaka, który rzucał butelką z benzyną w synagogę i to była groźba realnego zła. Istnieje coś takiego, co ja nazywam, na moje potrzeby, to jest moja prywatna definicja, antysemityzm ludowy, czyli antysemityzm, gdzie ludzie powtarzają głupoty na temat Żydów, nie chcą im żadnej krzywdy zrobić, nigdy nikogo nie pobiją, ale opowiadają takie idiotyczne stereotypy na temat Żydów. Ale o to też pytacie. I o tym też rozmawiamy. Oczywiście, że tak, absolutnie. Istnieje antysemityzm w wydaniu Grzegorza Brauna i to jest realny antysemityzm, który psuje wizerunek Polski na świecie. I naprawdę wrogowie naszego kraju zacierają ręce, że mamy takich ludzi jak Grzegorz Braun w Sejmie. Więc te różne rodzaje antysemityzmu są, ale jeszcze raz podkreślę, naprawdę dzisiaj bycie Żydem w Polsce jest bezpieczne. Czy Johnny, przyjeżdżając do Polski, był negatywnie nastawiony? Nie mówię tylko o tym nastawieniu przez babcię. Tak, on był negatywnie nastawiony, dlatego że przyjechał ze stereotypami na temat Polaków. No jednak słuchanie babci, która mówi, pojedziesz tam i jak tylko wyjdziesz z lotniska, to pierwszy Polak, który cię zobaczy, to cię zabije, no odbiło się na nim. On się realnie bał przyjechać do Polski. Ale jak tylko się zakochał w pierwszej Polce, to od razu mu przeszło. Ale to jest tak też, że on przyjechał tutaj z takim przeświadczeniem, że to Polacy są winni Holokaustu. To też było tutaj bardzo ważne. A dzisiaj zapytany przez ciebie mówi już zupełnie inaczej. Mówi, z czasem zdałem sobie sprawę, z całym szacunkiem dla tych osób, że nie zgadzam się z ich zdaniem. Musimy powiedzieć to bardzo wyraźnie, naród polski nie ponosi odpowiedzialności za Holokaust. Nie chciał niemieckich nazistowskich obozów na swojej ziemi. Lokalizowano je na terenach rolniczych w krajach znajdujących się pod okupacją w celu zamaskowania faktu, że masowo mordowano tam Żydów, a także Polaków. Oczywiście, że tak. To jest dużo szerszy problem tego, że my Polacy mamy problem z przedstawianiem naszej historii na świecie. Nie radzimy sobie z tym, dlatego że my uważamy, że po pierwsze, my mamy własne stereotypy na temat świata. Jeszcze raz podkreślę, wszyscy mamy jakieś stereotypy. Naszym stereotypem narodowym jest to, że żyjemy w przekonaniu, że świat żyje Polską. Wszyscy się tą Polską interesują, wszyscy się nią zajmują. Każdy prezydent Stanów Zjednoczonych, wiadomo, zaczyna dzień od tego, że się dowiaduje, co w Polsce się wydarzyło. To samo prezydent Rosji i każdy inny prezydent na świecie. To nie jest prawda. Ludzie na temat Polski nic nie wiedzą i nie muszą wiedzieć. Ja zawsze zadaję pytanie, nie zadam go Państwu, ale proszę w głowie, żeby każdy z Państwa sobie poszukał odpowiedzi. Jaka jest stolica Kalifornii? Otóż od razu odpowiem, ci z Państwa, którzy wiedzą, to wiedzą, a ci z Państwa, którzy nie wiedzą, to nie jest Los Angeles, to jest Sacramento. Tymczasem Kalifornia, gdyby się odłączyła od Stanów Zjednoczonych, byłaby czwartą największą gospodarką na świecie. Potężny kraj byłby to, potężny kraj. Ale my nie wiemy, jaka jest stolica Kalifornii. I naprawdę to, że ludzie nie wiedzą, jaka jest stolica Polski, nie do końca wiedzą, gdzie należy, nie do końca rozumieją tą historię, że te obozy, no byli, no naziści mordowali Niemców, no gdzie ich mordowali? No w Polsce, no to chyba, no to znaczy, że ci Polacy z tymi nazistami chyba współpracowali przy tych morderstwach, skoro te obozy były w Polsce. To wynika z ignorancji, wynika z nieznajomości historii. I teraz naszym obowiązkiem jest tą historię, o tej historii mówić i ją przedstawiać. W związku z tym, po pierwsze, nie możemy wymagać od świata, że wszyscy będą znali poczet królów polskich, bo nie muszą. A po drugie, musimy też rozumieć, że o tej historii trzeba ludziom szczerze opowiadać. Jeżeli Żydzi słyszeli przez wiele lat, że polska historia polega na tym, że wszyscy Polacy w czasie wojny ratowali Żydów, nigdy żadnego Żyda Niemcom nie wydał.
no to się wkurzali, to po prostu po ludzku się wkurzali. Jak my byśmy słuchali, że każdy Niemiec w czasie okupacji zachowywał się jak Schindler i ratował wszystkich wokół, to też byśmy się wkurzyli. I to jest normalne. Historia Polski, jak historia każdego narodu na świecie, ma białe części i czarne części. Jeżeli Państwo popatrzycie na to, jak dzisiaj Amerykanie rozliczają się z czarnymi częściami swojej historii, na przykład z masakrą rdzennych mieszkańców Ameryki, na przykład z niewolnictwem, na przykład z prawami kobiet i mniejszości. Wszyscy oglądaliśmy Tańczącego z wilkami Kevina Costnera. To był film western rozliczeniowy, w którym Kevin Costner opowiadał o tym, jak biali Amerykanie mordowali rdzennych mieszkańców Ameryki. Amerykanie się nie boją o tym mówić, bo Amerykanie mówią tak, historia naszego kraju jest wspaniała, jesteśmy wspaniałym narodem, ale to nie znaczy, że nie było wśród nas złych ludzi i że nie zrobiliśmy złych rzeczy. Zrobiliśmy. Polacy muszą to samo zrobić ze sobą. My powinniśmy powiedzieć, historia Polski jest wspaniała, mamy mnóstwo bohaterów, zrobiliśmy wielkie rzeczy. Oczywiście byli źli Polacy i oczywiście są czarne części polskiej historii i to takie one są. Jeżeli my wychodzimy do ludzi, tak jak przez ostatnie lata próbowaliśmy zrobić film w Hollywood, który by opowiadał wyłącznie o polskich bohaterach i nie wspomniałby ani jednym słowem na temat tego, że cokolwiek złego się w Polsce kiedykolwiek w historii wydarzyło, no to reakcja jest odwrotna, to wahadło idzie w drugą stronę i zaczynamy słyszeć złe rzeczy o Polsce. W związku z tym trzeba być uczciwym, najpierw wobec siebie, a potem wobec innych. Czy gdyby nie było ataku Hamasu, napisalibyście tę książkę? Zdecydowalibyście się na to, żeby ją w końcu wydać, te swoje rozmowy? To są dwa różne pytania. Ta książka powstała przed atakiem Hamasu. Tak naprawdę zaczęliśmy ją pisać w najgorszym lockdownie, kiedy pojechaliśmy się zamknąć na jakiejś wsi w hotelu, który był zamknięty, ale nas wpuścili, tam siedzieliśmy i pisaliśmy tą książkę. A potem tak trochę nam czas leciał przez palce, ona nie powstawała i rzeczywiście zdecydowaliśmy się wydać po ataku Hamasu. Ponieważ oczywiście po ataku Hamasu na Izrael 7 października widzimy gigantyczny wzrost antysemityzmu na świecie. Gigantyczny. I dyskusja na temat tego, co Izrael robi, która jest uzasadniona i w którym mam, jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem na początku, każdy ma prawo do własnej opinii na ten temat. Natomiast bezmiar kłamstw, który się wylewa, bezmiar hipokryzji, który się wylewa na temat tego, co się tam dzieje, był dla mnie i dla Johnego osobiście bardzo przerażający. Johnny ma dwie córki, które mieszkają w Tel Awiwie i nie wiem, czy Państwo wiecie, jak i Johnny spędza większość czasu poza Izraelem, bo on mieszka w Polsce, córki mieszkają w Izraelu, dzwoni do nich codziennie. I nie wiem, czy Państwo wiecie, jak dzisiaj Izraelczycy, jak się spotykają poza Izraelem, jak się witają ze sobą, jak Polacy się spotykają poza Polską i mówi, a ja jestem z Warszawy, ja jestem z Choszczna. Tak? I a to super, ale obaj jesteśmy Polakami, fajnie, że się spotkaliśmy gdzieś na wakacjach. Jak się Izraelczycy spotykają, to nie mówią, ja jestem z Tel Awiwu, a jestem z Jaffy. Tylko mówią, ja jestem 3 minuty, a ja jestem 30 sekund. Co to oznacza? To oznacza czas, jaki jest od momentu, kiedy się syrena przeciwrakietowa rozlegnie, do momentu, kiedy się trzeba znaleźć w schronie, bo ta rakieta spada na twój dom. Ci, co mieszkają 2 minuty, to oznacza, że mieszkają w centrum Izraela, czyli dalej od granic. Ci, co mieszkają 30 sekund albo 15 sekund, mieszkają bliżej tych granic. Albo Libanu, skąd Hezbollah strzela, albo Gazy, skąd stale Hamas nadal wystrzeliwuje rakiety na Izrael. I teraz córki Johnego mieszkają 45 sekund. Czyli Johnny mieszka w Polsce ze świadomością, że w dowolnym momencie, dowolnej nocy i bardzo często się to zdarza, rozlegnie się syrena i matka jego dzieci, która mieszka z jego córkami w Tel Awiwie, ma 45 sekund, żeby zbiec do schronu. Obudzić je, zebrać je i zbiec do schronu. Ma 45 sekund. I to jest prawda o tym, jak dzisiaj wygląda sytuacja w Izraelu i to jest coś, co nas popchnęło do tego, trzeba tą książkę napisać, bo jeszcze raz podkreślę, wszyscy mamy prawo do swoich opinii, ale nikt z nas nie ma prawa do swoich faktów. Zapytam o te lżejsze części książki, bo one są niezwykle ciekawe i tak jak już powiedziałeś, żadnych pytań się nie boicie. Są to pytania dotyczące kuchni, codzienności, wesel i między innymi o to chciałam Cię zapytać, też o taką codzienność i o kuchnię, ale i o koszerność. Ale zaczęłabym od koszernego telefonu, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale telefony też bywają koszerne. To dla mnie było zaskoczenie. To jest ku mojemu zaskoczeniu największy hit tej książki, bo bardzo wiele osób o to pyta. Oczywiście koszerny telefon dotyczy ortodoksyjnych Żydów.
ortodoksyjnych Żydów. Młodzi Żydzi mają kompletnie gdzieś wszystkie zasady religijne, tak jak młodzi Polacy. I mówiąc o koszernym telefonie, mówimy o ortodoksach, czyli kapelusze, pejsy, tak jak sobie wyobrażamy Żyda. Rzeczywiście oni mają koszerne telefony. To polega na tym, że te telefony mają dwie funkcje. Jedna funkcja to jest taka, że firma telefoniczna, która je obsługuje, wyłącza te telefony, jak się szabas zaczyna, i włącza je z powrotem, jak się szabas kończy. No bo olbrzymim grzechem dla Żyda jest, nawet jak ten telefon zadzwoni w trakcie szabasu, bo to znaczy, że on zapomniał go wyłączyć, nie zadbał o to, żeby ten telefon nie pracował. A to jest absolutnie z punktu widzenia prawa religijnego zabronione, żeby w ogóle nawet pracował ten telefon. No więc firma telekomunikacyjna dba o to, żeby te telefony się włączały, więc po prostu się nie da na nie zadzwonić w trakcie szabasu. Co oczywiście jest pewnym problemem, jak ortodoksyjny Żyd zmienia strefę czasową, jedzie gdzieś za granicę, no bo wtedy ten szabas jest inaczej, ale ten telefon mu się włącza w czasie izraelskim, on jest na przykład w Nowym Jorku i tam jest inna godzina i wtedy, kiedy jest szabas w Nowym Jorku, ale nie ma szabasu w Izraelu, to ten telefon działa, więc to jest problem. Natomiast druga funkcja to jest brak internetu po prostu, ponieważ głęboko religijny Żyd nie może pozwolić sobie na to, że nawet przypadkowo w tym telefonie pokaże mu się strona internetowa z czymś, czego głęboko religijna osoba nie powinna oglądać. I tu nie chodzi tylko o pornografię, co jest dosyć oczywiste, ale również o inne rzeczy. Na przykład bardzo wielu ortodoksyjnych Żydów, nawet większość, uważa, że kobieta nie powinna swoich prawdziwych włosów pokazywać. I w związku z tym mają problem z oglądaniem zdjęć kobiet po prostu. W związku z tym nie ma tego internetu, no po to, żeby na przykład nie zobaczyć zdjęcia kobiety na przykład z jej prawdziwymi włosami. Więc to jest prawda o koszernym telefonie. To jest też taki moment, jest piątek po południu, tak. I myślę, że to pytanie, jesteśmy, czym jest tak naprawdę, no właśnie, tak, ten szabas. Szabasie, to jest, oczywiście, tak, no właśnie. Tak. Co to takiego? Bo myślę, że nie wszyscy wiemy. Czasami boimy się zapytać, nawet jak mamy kogoś wśród znajomych jakiegoś praktykującego Żyda, czym jest i jak on wtedy spędza czas, czego mu robić nie wolno, a co można. Generalnie, i to będzie znowu dowód na to, że to nie ma nic obcego i tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami. Szabas jest odpowiednikiem katolickiej niedzieli. I to tak zamyka dyskusję tak naprawdę. Ortodoksyjni Żydzi w szabasie zachowują się tak, jak katolicy zachowywali się jeszcze kilkadziesiąt lat temu albo kilkaset lat temu w niedzielę. Przecież w niedzielę nie wolno pracować. Nie wolno. Niedziela jest na spotkanie, no, z Bogiem. Ogień, ogień można rozpalić, a tutaj ogień jest ciekawie. Tak. To prawda. Oni mają rzeczywiście ostrzejsze te zasady, ale generalnie, jakby generalną zasadą jest to, że w szabas, czyli w tą dobę od piątku wieczorem do soboty wieczorem, nie wolno pracować. No i teraz oczywiście problem polega na tym, bo trzeba się skupić na rozmowie z Bogiem przez tą dobę. Oczywiście problem polega na tym, co to znaczy pracować. Tu się zaczynają różne śmieszne historie, które na końcu zawsze zależą od rabina, ponieważ Żydzi mają to zorganizowane w ten sposób, że katolicy mają kościół katolicki i tam jest hierarchia kościelna, która mówi, co to znaczy świętować, nie świętować, jak się ma katolik zachować. Mamy dogmat nieomylności papieża, jeśli chodzi o religię. Żydzi tego nie mają. Nie mają papieża, nie mają hierarchii kościelnej, nie ma episkopatu, nie ma Watykanu. Rabini nie są duchownymi. Rabini są po prostu wybierani ze wspólnoty. My moglibyśmy taką wspólnotę założyć i powiedzieć, a ktoś, jedna osoba z nas, no niestety mężczyzna tylko, jest najmądrzejszy, jeśli chodzi o to, jak rozmawiać z Bogiem i jak czytać Torę, i ten ktoś zostanie rabinem. I to jest cały wybór. To nie są ludzie, którzy sami... Tak, no bo on uważa, że ja jestem jego przewodnikiem po życiu, więc ja wskazuję wtedy na liczne fiaska w jego życiu i mówię, że ten rabin jego to jest niespecjalny i niedobrze mu doradza. Ale tak, rabin oznacza osobę, która prowadzi mnie przez życie i mówi, jak żyć zgodnie z wolą boską. No to generalnie o to chodzi. I teraz w zależności od tego, kto jest tym rabinem i kto myśli na jaki temat, no to jedno może być pracą, drugie może nie być pracą. No, stąd jest to ten stereotyp, który jest akurat prawdziwy, no, że Żydzi po prostu chodzą do rabina i rabinie, a może by to zrobić, a może by tamto zrobić, a może jednak ja muszę coś tam wykonać, to może byśmy jakieś obejście prawa poszukali, żebym mógł to zrobić. I jak rabin jest sprytny, to zawsze odnajdzie coś tam, jakiś kruczek, żeby to obejść. Natomiast na przykład wszyscy Żydzi, wszyscy rabini zgadzają się do tego, że na przykład właśnie nie można przez telefon rozmawiać, nie można samochodu prowadzić i na przykład nie można światła włączać i wyłączać. Bo to jest praca. To kliknięcie to jest wykonanie pracy. W związku z tym, stąd jest to pojęcie szabas gojów, które było przed wojną w Polsce bardzo, bardzo popularne. Czyli to byli Polacy, a dokładnie mówiąc nie Żydzi, no bo to mogli być też Ukraińcy, Litwini i tak dalej, no ale nie Żydzi,
którzy wykonują tą pracę za nas. Ale oczywiście pojawia się wtedy problem, bo to nie jest takie, że ja Żyd nie mogę pracować w szabas, ale ja Żyd nie mogę nakłaniać innych do pracy też. Bo trzeba być uczciwym, czyli ja nie mogę pracować, ale nie mogę innym mówić, żeby za mnie pracowali. No w związku z tym szabas goj to jest taki ktoś, z kim ustalamy sobie taki kod. Jak ja jestem takim Żydem, który przestrzega szabasu, no to jest ten piątek wieczór, jest ciemno w domu, nie mogę światła zapalić, ale już jest ciemno w domu, więc ten szabas goj tam gdzieś siedzi, ja do niego idę, mówię, słuchaj stary, no jest tak strasznie ciemno w tym domu. I on wtedy wie, że trzeba włączyć światło. Ja mu nie kazałem go włączyć, on już włączył sam z siebie. Więc to są takie kruczki, które powodują, że ten szabas jest trudny do zniesienia. Kiedyś zostałem zaproszony przez rabina w Nowym Jorku do spędzenia szabasu z jego rodziną. Wytrzymałem 2 godziny i uciekłem, nie byłem w stanie tego wytrzymać. I uciekłem, powiedziałem, że mam coś bardzo pilnego w pracy i wyjechałem stamtąd. To jest bardzo trudne, ale... Rozmawiają z tobą jeszcze? Słucham? Tak, absolutnie rozmawiają. Natomiast nie, oni nie mieli, myślę, że się domyślili, że ja po prostu nie daję rady i zwariuję przez tą dobę. Natomiast oczywiście na koniec, proszę zwrócić uwagę, my też mamy takich ludzi, nazywają się zakonnicy i zakonnice. I poświęcają swoje życie rozmowie z Bogiem i pracy dla Boga. I to jest przecież bardzo podobne. To nie jest tak, że to jest coś obcego, co u nas nie występuje. Czy u nas nie zdarzają się osoby, które idąc do kościoła... Przepraszam, ja pamiętam wielokrotnie zwracanie uwagi w kościołach, że ktoś na przykład wchodzi z odsłoniętymi ramionami. Są panie, przeważnie w starszym wieku, w mniejszych miejscowościach, które zakrywają włosy wchodząc do kościoła, zakłada się chustę na głowę przed wejściem do kościoła. To nie jest tak, że Żydzi wymyślili coś, co nigdzie na świecie tego nie ma. To wszystko jest. I u nas też było. I ta święta niedziela, w niedzielę się nie pracuje, w niedzielę się święci. Też u nas była kiedyś. Czy te pytania, które tam padają, to są wszystko twoje pytania? Czy ty byłeś taki czujny i po prostu zapisywałeś, podsłuchiwałeś trochę ludzi i gdzieś tam sobie notowałeś, o co pytają? Bo pytają na przykład, czy można Żyda poznać po nosie. Tak, oczywiście. No to jest bardzo znany stereotyp, że Żyda się poznaje po nosie. Od razu odpowiadam, jest to totalna bzdura. Nie wiem, czy państwo wiecie, że 20% Żydów, 20% obywateli Izraela jest w tej chwili czarnoskórych. To są czarni ludzie po prostu, bo są z Afryki. Można być czarnym Żydem, nie ma problemu żadnego. I oczywiście jest to nieprawda. Jest tak, jak z każdą grupą etniczną są pewne znaki, po których łatwiej rozpoznać. To jest dokładnie tak samo, jakbyśmy powiedzieli, no jak poznać Skandynawa. No, w dużej mierze to są wysocy ludzie, blondyni, niebieskie oczy, wikingowie. No, widzę wikinga i myślę Skandynaw. Oczywiście też już jest to nieprawdziwy stereotyp, bo 10% ludności Norwegii to są imigranci z Afryki, z Azji i nie wyglądają jak wikingowie w żadnym stopniu. W Polsce też to się gwałtownie zmienia i za chwilę powiedzenie, że Słowianin to jest właśnie blondyn, właśnie niebieskie oczy, też będzie już nieprawdziwe, bo mamy bardzo różne, będziemy mieli bardzo różne typy. Dokładnie jest to samo z Żydami, ale myśmy z Johnem w którymś momencie zaczęliśmy się tak śmiać. To była ta historia o tej różnicy w budowie ciała pomiędzy kobietą Żydówką i kobietą nieżydówką. Johnny mi to nie było moje pytanie, Johnny to usłyszał od bardzo ważnego polityka. Lokalnego? Lokalnego, nie z pierwszych stron gazet, ale bardzo ważną osobę z jednego z dużych miast w Polsce, który bardzo chciał Johnego o to zapytać, bo wierzył w to, bo był przekonany, że to jest prawda, ale się wstydził, no bo właśnie pomyślał, no nie no, pomyśli Johnny, że jestem antysemitą, coś, więc wypił najpierw bardzo dużo. Jak był już totalnie nawalony, to wtedy Johnego o to zapytał. Więc stwierdziliśmy, i to był taki moment, kiedy Johnny mi opowiedział tą historię, ja powiedziałem, Johnny, słuchaj, no musimy to napisać, ludzie pewnie chcą pytać, może się trochę wstydzą, może nie wiedzą, może nie chcą wyjść na antysemitów, więc może trzeba tą książkę napisać. Każdy tam, jeżeli ktoś ma jakieś przekonania stereotypowo o Żydach, to znajdzie je w tej książce i zobaczy, czy to jest prawda, czy nie. Ta książka po przeczytaniu wydała mi się czymś takim dziwnym, bo wydawało mi się, że między nami jest więcej różnic. A okazało się wtedy, kiedy pytacie tutaj o wesela, o to, jak wygląda na przykład pogrzeb, wiele innych uroczystości, że my mamy ze sobą tak bardzo dużo wspólnego. Absolutnie. Żydzi i Polacy są bardzo podobni do siebie. Jak spojrzycie państwo na politykę izraelską, jest bardzo podobna do polityki polskiej. To samo zacietrzewienie, ten sam brak debaty publicznej, to samo wyzywanie się od zdrajców, od agentów i tak dalej. Wszystko to samo robią, co my. Kuchnia, Żyd jak jedzie gdzieś w świat i nie ma koszernej restauracji, a tych koszernych restauracji nie ma tak dużo, w Warszawie jest jedna. W Warszawie jest jedna w pełni koszerna restauracja w tej chwili. I oczywiście Żyd musi coś zjeść. Jak nie ma koszernej, to musi poszukać czegoś innego. Jeżeli zobaczą polską restaurację, to gwarantuję, że do niej wejdą. Gwarantuję.
Nie, oczywiście nie zjedzą wieprzowiny, no bo to nie wchodzi w grę, ale właśnie na przykład gołąbki, kasze, bigos warzywny, gulasz warzywny, no tego typu rzeczy, absolutnie tak, ponieważ im się to bardzo kojarzy z ich kuchnią. Jak się idzie w Jerozolimie, czy w Jaffie, czy w Tel Awiwie do restauracji z tradycyjną kuchnią żydowską, to się człowiek patrzy na talerz i mówi, że to jest, ja nie będę, ja chcę czegoś innego, bo to jest dokładnie to, co ja w Warszawie jem. To jest dokładnie takie samo jedzenie. Więc oczywiście, że mamy bardzo wiele wspólnych rzeczy z sobą. Tak, tam gdzie dwóch Żydów, tam trzy opinie. No wiemy, że w Polsce jest dokładnie tak samo. Każdy Żyd się zna na sporcie. Wiadomo, że Polacy też każdy z nas się zna na sporcie. Mamy więcej sławnych sportowców, udowadniam to Janemu w książce. Tak, to prawda, oni mają olbrzymi kompleks z powodu tego, że nie mają dobrych sportowców. To jest prawda, chociaż oczywiście chwalą się, mają w tej chwili jest dwóch konserwatywnych Żydów w NBA gra, ale to jest mniej więcej tyle, to więcej się nie da powiedzieć. Na przykład jak najłatwiej wkurzyć Izraelczyka, zapytać go o ich drużynę narodową w piłce nożnej. Jest jeszcze gorzej niż u nas, więc... Myślę, że dla Ciebie też była ta książka ważna z powodów osobistych. Miałeś 29 lat, o ile dobrze przeczytałam, kiedy dowiedziałeś się i to zupełnie nagle i to razem ze swoją mamą, że tak, jesteś Żydem. Tak. Czy to też dlatego napisałeś tę książkę? Na pewno to miało wpływ na decyzję o napisaniu tej książki. Ja rzeczywiście nie miałem absolutnie żadnego pojęcia, moja mama też nie miała żadnego pojęcia, że jesteśmy Żydami. Ja żyłem w rodzinie, w której ja jestem osobą, w której się cała historia Polski skomplikowana zebrała. Mój ojciec jest Ślązakiem. Moje nazwisko Węglarczyk nie jest przypadkowe, jest po moim ojcu, który pochodzi z rodziny, gdzie był pierwszym pokoleniem, które na dole w kopalni nie pracowało. Ojciec jest inżynierem górnictwa, czyli pracuje już na górze w kopalni, ale wszyscy jego przodkowie pracowali na dole w kopalni. Jego dziadek walczył w Powstaniu Śląskim o to, żeby Śląsk był w Polsce. Ale brat dziadka walczył w armii niemieckiej po to, żeby Śląsk był w Niemczech. Super skomplikowana historia Śląska. Ci z Państwa, którzy czytają Szczepana Twardocha, wiedzą, że ta historia jest nieprawdopodobnie skomplikowana i ona oczywiście jest skomplikowana w mojej rodzinie. Dziadek przeżył Powstanie Śląskie i jego brat zginął jako żołnierz niemiecki, jest pochowany na cmentarzu żołnierzy niemieckich. To samo nazwisko, to sama matka. Obaj bracia spotykali się co wieczór u swojej matki w czasie Powstania Śląskiego, bo ona im kazała się spotykać wieczorem i dyskutować, gdzie będą jutro walczyć, w którym miejscu, żeby do siebie nie strzelać nawzajem. A potem się rozchodzili na dwie strony frontu i walczyli. Więc to jest historia Śląska, która od strony mojego ojca rzeczywiście w tej rodzinie istniała. Natomiast od strony matki, moja mama wiedziała tylko jedną rzecz. Moja mama się urodziła w czasie wojny w Niemczech na robotach przymusowych. Babcia i dziadek byli na robotach przymusowych w Niemczech. I tam się mama urodziła, co oznacza, że moja mama już nie żyje od kilkunastu lat, ale mogła się ubiegać o obywatelstwo niemieckie również, bo się urodziła w Niemczech. Wiedzieliśmy tylko tyle, że rodzina jest ze Lwowa. Babcia zawsze twierdziła, dziadek umarł zanim ja się urodziłem, nigdy go nie poznałem. Natomiast babcia zawsze twierdziła, że nic nie pamięta. I przed wojny nic nie pamięta, nie ma żadnych dokumentów, wszystko zostało we Lwowie, rodzina była ze Lwowa, wszystko tam zostało, nic nie przeżyło, nie pamiętam jak się nazywałam, znaczy pamiętam jak się nazywałam, nazywałem się Zofia Miller. I to pamiętam, nic więcej nie pamiętam, nie pamiętam ojca, nie pamiętam matki, nie pamiętam czy miałam rodzeństwo, nic nie pamiętam. I pewnego dnia, rzeczywiście mając 29 lat, razem z moją matką, która miała dokładnie tyle na ten temat wiedziała co ja, dowiedzieliśmy się o tym, że jesteśmy Żydami od Stevena Spielberga. Steven Spielberg znał historię mojej rodziny, zanim myśmy ją poznali, bo znał moją babcię. I od tego się zaczęło. Ja potem przeprowadzałem 3-letnie śledztwo, w którym próbowałem dociec, co się w tej rodzinie wydarzyło. Historia jest niezwykła i mogę też Państwu powiedzieć, że kiedy składałem taką historię mówioną w Jadwaszem, no to historyczka Edwaszem, która się zajmuje zbieraniem takich historii, powiedziała, że jest to najbardziej niesamowita historia, jaką w życiu słyszała. I dlatego też tą historią zainteresował się Steven Spielberg, bo chciał jej użyć w jednym ze swoich filmów. I odpowiadając na Pani uwagę, napiszę o tym książkę i wtedy Państwo poznacie całą tą historię. Czyli jednak uknąłeś bekcyla po tej książce. Bo takie spotkania jak to jednak są bardzo ważne i takie budujące. Ja po prostu uważam, że wszyscy powinniśmy być dumni z tego, że jako Polacy zbudowaliśmy Polskę i że mimo
najgorszego możliwego położenia geograficznego, w jakim się Polska znajdowała. Naprawdę trudno sobie wyobrazić gorszą sytuację i gorsze położenie. Między dwoma mocarstwami, które przez całe set lat marzyły tylko o tym, żeby podbić pół świata. Na równinie, na której się fantastycznie bitwy toczy. No po prostu naprawdę nie ma nic gorszego. I mimo tego Polacy, którzy są skomplikowanym, jesteśmy skomplikowanym narodem i mimo tej nieprawdopodobnie skomplikowanej historii, która tak jak w soczewce się w historii mojej rodziny gromadzi na przykład, ale oczywiście takich rodzin jest więcej w Polsce, mimo tego udało nam się doprowadzić do tego, że dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO. Jest naprawdę dobrze, przecież doskonale wiemy. Jest dobrze, jest coraz lepiej. I ja rozumiem, że narzekamy na wiele rzeczy. To jest nasz stereotyp narzekających Polaków jest stuprocentowo prawdziwy. Żydzi narzekają jeszcze gorzej niż my. I to też nas łączy. Narzekanie na wszystko jest naszą wspólną cechą. Ale przecież wiemy doskonale, że tak na końcu jest naprawdę dobrze. I że Polska nigdy nie była w takim miejscu historycznym, jak jest teraz. To jest nasz powód do dumy. To jest nasz powód do dumy. I to, że mamy takie skomplikowane historie, i te czarne plamy, i te białe plamy, to wszystko powoduje, że się znaleźliśmy tu, gdzie się znajdujemy. Być może bez tego wszystkiego nie bylibyśmy w tym miejscu. Być może nasza historia by wtedy inaczej wyglądała. Więc uważam, że powinniśmy być z niej dumni, uważam, że powinniśmy ją celebrować i uważam, że powinniśmy o niej opowiadać. Opowiadać. Celem tej książki jest opowiedzenie czegoś i celem drugiej książki też będzie opowiedzenie czegoś. Zapytałam Cię o takie spotkanie jak to nie bez powodu. Za Tobą kilka spotkań tu w różnych miejscach na Pomorzu. Byłeś w Dębnie, byłeś w Chojnie. To są specyficzne tereny. To nie jest tak jak w okolicach, nie wiem, Warszawy czy na wschodzie Polski. To są dawne tereny niemieckie. Tutaj możemy trochę inaczej też snuć na opowieść o dawnych żydowskich mieszkańcach. Czy Ty to odczuwasz na tych spotkaniach? Czy to jest dla Ciebie czytelne, ważne? Czy też miałeś taką świadomość innej historii tych terenów, jeśli chodzi o tę żydowską przeszłość? Oczywiście, że Kresy Wschodnie, historia Kresów Wschodnich jest inna niż historia tak zwanych ziem odzyskanych, które nigdy nie były odzyskane. To jest jasne. Ale na przykład wczoraj w Dębnie pani, która przyszła na spotkanie, opowiadała mi o książce, którą pisze na temat wioski pod Lwowem, na dalekich przedmieściach Lwowa, z której jej rodzina pochodziła, która się przeprowadziła do Dębna. Oczywiście w 1945 roku przyszli do Dębna, tak jak pewnie rodziny wielu z Państwa. I to też jest część historii Polski. Wczoraj też w Dębnie, fantastyczna była ta biblioteka publiczna, okazało się, pokazywali mi salę, do której mieszkańcy Dębna przynoszą pozostałości po niemieckich mieszkańcach domów, w których mieszkają i cokolwiek tam znajdują, to oddają tej bibliotece, ona to gromadzi i tam były różne przedziwne rzeczy, na przykład butelki wina jeszcze zamknięte, przedwojennego niemieckiego, albo na przykład wieszaki na ubrania z niemieckimi napisami. Dla mnie to jest fantastyczne, że ludzie nie niszczą tego, że to oddają, że to gromadzimy. To jest część naszej historii. Taka była historia Polski. I powinniśmy być z tego dumni. Ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby powiedzieć, że Te miasta były przed wojną niemieckie. Powiem Państwu więcej. Mój dziadek i moja babcia, kiedy część tej historii rodzinnej, kiedy jest taka, że kiedy oni w 1945 roku Armia Radziecka weszła do wsi, w której oni pracowali, oni byli dokładnie w połowie drogi pomiędzy Berlinem i Odrą. Pracowali w takim folwarku niemieckim. I tam weszli radzieccy żołnierze, powiedzieli im, to jest dla was koniec wojny, my idziemy dalej na Berlin i oni wrócili. I ci ludzie, tam pracowało 100 Polaków, grupa 100 osób na robotach przymusowych. I oni się zapytali tych żołnierzy, to co my mamy robić? I oni, ci żołnierze mówią, no idźcie na Odrę, bo teraz Polska będzie na Odrze. No więc oni poszli w stronę Odry na piechotę, przeszli przez most i za mostem był posterunek milicji obywatelskiej, to tam było wojsko, ale właśnie zmieniali nazwę na milicję. I oni się ich zapytali, i dziadek z babcią się zapytali, nie przyznali się, że są Żydami, ale powiedzieli, my jesteśmy ze Lwowa, chcemy wrócić do Lwowa. No co ci milicjanci mówią, no ale Lwów to teraz jest w Związku Radzieckim, to już nie jest w Polsce. No więc oni mówią, to co mamy robić, to dokąd mamy wrócić? Oni mówią, to jest takie miasteczko niedaleko, idźcie tam, bo tam trzeba poczekać, aż ludzie ze wschodu przyjadą, przesiedleńcy, a szabrują ludzie rzeczy z tego miasteczka, więc idźcie tam i poczekajcie, aż ci Polacy, ci przesiedleńcy przyjadą. To miasteczko się jakoś tam po niemiecku nazywało, ale oczywiście dzisiaj ma już inną nazwę, jest to Stargard Szczeciński. Już nie Szczeciński, przepraszam. Tam jakiś czas, muszę oczywiście. Absolutnie, teraz już Stargard i słusznie, bo nie potrzebuje Szczecina, żeby być miastem fajnym. I Stargard, ale wtedy się nazywał Stargard Szczeciński. I dziadek tam mieszkał z babcią, byli pierwszą dwójką polskich mieszkańców. Dziadek się strzelał z szabrownikami.
którzy przyjechali do tego miasteczka szabrować. Ci z Państwa, którzy pamiętają, był taki pierwszy polski western, Prawo i Pięść. To jest opowieść o moim dziadku. Ponieważ scenarzysta tego filmu słyszał, mój dziadek opowiedział scenarzyście swoją historię. I on to wpadł na pomysł, to może trzeba zrobić film o tym. I to jest oczywiście niedokładnie, nie jeden do jednego, ale jest to bazowane na historii mojego dziadka. Więc ja nie mam żadnego problemu z tym. No, był niemiecki, dzisiaj jest polski. Historia świata. Tak się toczyła historia świata. Tak samo jak moja rodzina pochodzi z Lwowa, to nie znaczy, że ja chcę odzyskać Lwów. Lwów jest w Ukrainie i zawsze powinien w niej pozostać. I jak Władimir Żyrynowski, sławny rosyjski nacjonalista, na swoich 40 urodzinach w Moskwie, ja byłem na tych urodzinach i piłem z nim wódkę i on po tej wódce mówi do mnie, bo twoja rodzina jest z Lwowa. Ja mówię, tak, z Lwowa. Mówi, to my podzielimy Ukrainę i my ci oddamy ten Lwów. I ja wtedy powiedziałem, nie, ja nie chcę. Nie ma takiej potrzeby w ogóle. Więc taka była ta historia. Trzeba być z niej dumnym. Nie myśmy podejmowali te decyzje. Świat się przetaczał w lewo i w prawo. Wojny nad naszymi głowami szalały. I teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Po prostu trzeba to opisać. Tylko jak się z tą historią przedrzeć dalej? Czy sposobem byłoby też, żeby tę książkę wydać w innym języku i w ten sposób opowiedzieć tę naszą historię? Znaczy, my mamy nadzieję wydać w obcych językach. Jesteśmy na krawędzi w tej chwili umowy, żeby ją wydać w języku albańskim. W Albanii, dlaczego akurat w albańskim? Bo ich to interesuje i w Albanii żyje jeden sprawiedliwy wśród narodów świata. Mają jedną taką osobę. I Johnny go oczywiście zna. I jest to muzułmanin. Jest to muzułmanin, co ciekawe, który ratował Żydów w czasie wojny. Natomiast mam nadzieję, że wydamy ją również po niemiecku i mam nadzieję, że wydamy ją po koreańsku, w Korei Południowej. I myślimy o tym, żeby poszukać wydawcy. Johnny w tej chwili jest w Stanach, ponieważ on jeździ po świecie i tłumaczy stanowisko Izraela w sprawie wojny w Strefie Gazy. Jest w tej chwili w Ameryce i mamy nadzieję znaleźć wydawcę amerykańskiego też dla tej książki. W Izraelu nie ma takiej potrzeby, bo co ich obchodzi książka o stereotypach na ich własny temat. Oni naprawdę dla nich A w drugą stronę? Istotne. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Polakach, ale boicie się zapytać? Nie sprzeda się. No właśnie to jest ten problem. Ich naprawdę Polska nie obchodzi. Ich nie obchodzi to, jakie Polacy mają stereotypy na ich temat. To jest trochę tak, jakby ktoś u nas wydał książkę na temat, ja wiem, nie wiem, stereotypów, jakie panują w Kolumbii na temat Polaków. Znaczy ja bym takiej książki nie napisał, bo nie sądzę, żeby się sprzedała w Polsce. Czy Państwo mają pytania? Myślę, że tak. Proszę bardzo. Czy ja mam oddać mikrofon? Czy ktoś z nas? Tak, ja super dziękuję za to spotkanie. Oglądam teraz pana Tomasza Sobieskiego. Są bardzo ciekawe rozmowy. Natomiast chcę zadać dwa pytania. Dosyć takie, wydaje mi się, trudne. Odejdźmy troszeczkę tych obyczajów. Pytanie pierwsze. Dlaczego w Polsce tak trudno mówić jest o antysemityzmie? Ja przypominam sobie wywiad rok temu w kwietniu Plumki Olejnik z panią profesor Engelking. Po tym wywiadzie spotkał panią profesor ogromny hejt. Wiem, że chyba jakieś tam też dotacje do instytutu, który pani profesor reprezentowała, zostały ucięte. Dlaczego mamy z tym problem? Bo przecież on był, tak? Tylko dlaczego my mamy z tym problem? I druga rzecz, czy Żydzi mają problem, mówiąc o takich postawach jak Chaim Runkowski w Łodzi? Ja przypomnę, że to był rabin, który wymyślił sobie sposób na przetrwanie poprzez pracę, ale ofiarą padły te osoby, które były najsłabsze, dzieci i kobiety i najbiedniejsi. Czy Żydzi mają problem właśnie w rozmowach o tych postawach? Dziękuję za te pytania. Może zacznę od drugiego pytania. Rozmawiamy o tym w książce. I oczywiście, że Żydzi rozmawiają o Żydach, którzy kolaborowali z Niemcami w czasie wojny. I to jest taki oczywisty temat, tylko dla nich to jest dokładnie taki sam temat, jak dla nas jest temat Polaków, którzy kolaborowali z Niemcami. Czy byli, nie mówię o sprawie polsko-żydowskiej, mówię o agentach gestapo w podziemiu na przykład, o Polakach, którzy wydali komendanta głównego Armii Krajowej Grota Roweckiego na przykład. Mam jakiś problem z określeniem ich... kim oni są, czy zastanawiamy się, a może to nie byli zdrajcy, a może to jednak byli bohaterowie, a może mieli jakiś... Nie, to byli zdrajcy. To byli zdrajcy, zasługiwali na wyrok śmierci. Czy mamy jakiś problem z tym, że Armia Krajowa i Państwo Podziemne wydawało wyroki śmierci na takich ludzi? Nie mamy. Te wyroki zapadały, były wykonywane, jakby zawsze to była tragedia, no ale rozumiemy, skąd to się brało i rozumiemy sens wydawania takich wyroków.
Żydzi patrzą dokładnie na to tak samo. Jak pani zapyta w Izraelu kogoś, a co ty sądzisz o Żydach, którzy współpracowali z Niemcami nad mordowaniem innych Żydów? No to sądzi dokładnie to samo, co my sądzimy na temat Polaków, którzy pomagali Niemcom mordować Polaków. Dokładnie to samo. Więc ta dyskusja się toczy w takim sensie, że nie ma żadnych dylematów moralnych. Tam nie ma żadnych zastanawiania się. Żydzi oczywiście doskonale rozumieją i na tym z tego wywodzą wyjątkowość Holokaustu, że Żydzi byli jedynym narodem w historii świata, który został w całości urzędowo skazany na śmierć. Gdyby Niemcy wygrali wojnę i gdyby dokończyli Holokaust, to my byśmy byli następni w kolejce oczywiście. Ale w momencie, na szczęście, kiedy wojna dobiegła końca, jeszcze nie byliśmy. I Holokaust Polaków się jeszcze, czy Słowian szerzej powiedziawszy, się jeszcze nie zaczął. Natomiast oczywiście Romowie, to można też dodać jeszcze parę, osoby psychicznie chore, osoby LGBT, no tych środowisk było więcej. Natomiast Żydzi byli pierwsi i jak się ogląda film, a jest parę filmów i sztuk teatralnych o konferencji w Wannsee, z której mamy wszystkie dokumenty, wiemy dokładnie kto co powiedział, mamy minuta po minucie stenogramy z tej konferencji. Dla mnie to jest zapis najbardziej szokującego, okrutnego i potwornego spotkania w historii ludzkości. Siedzą urzędnicy ze stoickim logistycy, którzy liczą, ile do wagonu się uda wepchnąć ludzi, a tu potrzebujemy więcej wagonów, a tutaj, tutaj motorniczych nam zabraknie, więc trzeba zrobić. A tutaj wartowników, no tak, ale to może byśmy odstrzelili od razu połowę, byśmy rozstrzelali zanim tych wagonów, bo to nam ułatwi logistykę. Nieprawdopodobna jest ta, to jest niebywałe zupełnie ta konferencja. Więc oczywiście, że Żydzi rozmawiają o tym, że w tak wyjątkowym wydarzeniu, to jak się ludzie zachowują, nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I oczywiście, że byli żydowscy przywódcy, którzy kolaborowali z Niemcami, na przykład albo próbując ratować swoją skórę, albo próbując ratować skórę innych. Ja uważam, że nikt z nas nie wie, jakby się zachował na ich miejscu w tej sytuacji. I o tym też mówi Johnny w książce. Ja mam nadzieję i wierzę głęboko w to, wierzę w to, że gdybym się znalazł w takiej sytuacji, to potrafiłbym się godnie zachować, godnie i odważnie. Ale czy tak bym się zachował? Nie wiem tego i mam nadzieję, że się nigdy nie dowiem. Ale dam Państwu inny przykład. Najsławniejsza żydowska aktorka z przedwojennych teatrów i kin w Polsce, która była wielką gwiazdą przed wojną, trafiła do getta. Z tego getta została wywieziona do obozu koncentracyjnego. W czasie, jak wysiadali z wagonów i była selekcja, trafiła do komory gazowej. I ona przeczuwała, co się za chwilę stanie. I idąc do tej komory, naga, bo przecież wszystkie te osoby były rozebrane do naga, wyrwała karabin niemieckiemu strażnikowi, zastrzeliła 3 Niemców, zanim oni ją zastrzelili. Dla mnie to jest tak nieprawdopodobne. Znaczy, to jest historia, która rozsadza mój mózg po prostu. I odwaga tej kobiety, jej determinacja i to przekonanie, z którym potem powstańcy warszawscy szli do powstania, a wcześniej powstańcy w getcie szli do powstania. Że jak mamy umrzeć, to wolimy umrzeć na stojąco niż na kolanach. To jest najwyższa odwaga. Czy ona kiedykolwiek myślała o tym jako aktorka, ubierająca się w piękne ubrania, udzielająca wywiadów, chodząca na piękne przyjęcia, była piękną kobietą? Czy ona myślała o tym, że kiedyś będzie jej dane się zmierzyć z taką decyzją i zdecydować, czy jest odważna, czy jest nieodważna? I zajrzeć śmierci w oczy na stojąco, a nie na klęcząco? Nie sądzę, żeby kiedykolwiek myślała o czymś takim. Jak Państwo popatrzycie dla mnie na najbardziej niebywałe wydarzenie powstania w getcie warszawskim, no nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w czasie okupacji Warszawy, przez całą okupację Warszawy od 1939 do 1945 roku, był tylko jeden przypadek, kiedy nad okupowaną Warszawą zawisła biało-czerwona flaga, którą było widać z wielu części Warszawy. To wydarzenie nie było w czasie powstania warszawskiego. To wydarzenie było w trakcie powstania w getcie warszawskim, kiedy grupa powstańców żydowskich zdobyła najwyższy budynek na Placu Muranowskim na terenie getta w Warszawie. To był najwyższy budynek w getcie. Wyparli Niemców, w tym budynku żyli Niemcy. Oni wyparli Niemców z tego budynku, zajęli ten budynek i na dachu powiesili 2 flagi. Jedna flaga była biało-niebieska, to była flaga potem przyjęta przez Izrael jako flaga Izraela, oczywiście bez gwiazdy Dawida, same białe i niebieskie pasy. To był taki symbol Żydów. A druga flaga to była flaga biało-czerwona. Oni się uważali za polskich patriotów. Byli Żydami, bo się urodzili Żydami, ale uważali się za polskich patriotów. To była organizacja wojskowa, do której należeli
podoficerowie i oficerowie Wojska Polskiego, pochodzenia żydowskiego, ale oni byli oficerami i podoficerami Wojska Polskiego. Uważali się za Polaków, za polskich żołnierzy. I dlatego biało-czerwoną flagę wywieźli, którą było widać, mówimy o 1943 roku, którą było widać z dużych części Warszawy i której Niemcy nie zdołali zrzucić do ostatniego dnia powstania. Dopiero ostatniego dnia powstania ten budynek padł, zginęli wszyscy ci ludzie. Nikt z nich nie wyszedł żywy stamtąd. To są dla mnie przykłady, po pierwsze, niebywałej odwagi, niebywałego bohaterstwa i też olbrzymiego, gigantycznego patriotyzmu. I mam nadzieję i wierzę głęboko w to, że nigdy nam nie przyjdzie się dowiedzieć, czy my byśmy się też w tej sytuacji sprawdzili. Bo ja tego nie wiem o sobie. Jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, ale nie wiem tego. I w związku z tym ja bym się nigdy w życiu nie odważył oceniać tych ludzi. Jak słyszę kogoś, kto ocenia zachowania ludzi, którzy na przykład pracowali w getcie, pracowali, mówię o ludziach na przykład pracujących w administracji getta, w policji żydowskiej, w administracji getta warszawskiego, czy jakiegokolwiek innego getta, którzy wiedzieli, że ludzie są wysyłani codziennie na śmierć. I teraz ten człowiek, który myśli sobie, mogę się upodlić, mogę coś zrobić podłego, ale być może dzięki temu uratuję własną rodzinę, może uratuję swoje dzieci. Kto z nas wie, jakby się zachował w tej sytuacji? Jakiej decyzji by dokonał? I uważam, że po prostu nie wolno takich ludzi oceniać. To była sytuacja, która się nie mieści w pojmowaniu ludzkości. Nie mieści się w naszym pojmowaniu. Nikt z nas nie był wychowywany do podejmowania takich decyzji. I w związku z tym ja odmawiam oceniania ich. Jednocześnie, tak jak powiedziałem, czy uważam, że trzeba było wydawać wyroki na zdrajców? Oczywiście, że tak. Przypomnę tylko, że po wojnie, kiedy Żydzi zabijali nazistowskich zbrodniarzy, a to była... Sławne rzeczy się działy, była cała organizacja żydowska, która ścigała nazistowskich zbrodniarzy po całym świecie. Ta sama organizacja szukała też żydowskich zdrajców. I oni też ginęli. Jeżeli przeżyli wojnę i byli odnajdywani, to też w dziwnych okolicznościach mnóstwo z nich po wojnie zginęło, bo oczywiście sami Żydzi ich mordowali za to, że zdradzili własny naród. Więc taka jest moja odpowiedź na drugie pytanie. Proszę mi przypomnieć pierwsze pytanie. Antysemityzm, z którym mamy problem. A dlaczego mamy problem rozmawiając o antysemityzmie? Dlatego, że jest parę powodów. Pierwszym powodem jest to, że nie potrafimy z sobą rozmawiać. W związku z tym bardzo łatwo jest powiedzieć komuś, kto mówi, dlaczego na przykład Jan Tomasz Gross był oskarżany o to, że był zdrajcą Polski, bo napisał książkę o Jedwabnem. Bo nie wolno pisać takich książek. Prawdziwy Polak nigdy nie powie, że Polacy mogli zabić Żydów. I dyskusja na temat tego, czy tych Żydów zginęło 600, czy może 400 w tej stodole, jest dla mnie dyskusją przerażającą. Jakie to ma znaczenie na koniec? Jakie to ma znaczenie? Czy pani Engelking, która jest oskarżana o to, że też nie jest polską patriotką, bo ma odwagę pisać o polskiej historii, nie o takiej, jakbyśmy chcieli, nie o Zawisze Czarnym i zwycięstwie pod Grunwaldem, tylko jednak o paru jeszcze też innych wydarzeniach w polskiej historii. To jest przerażające. Ludzie się bardzo często boją o tym mówić, bo nie chcą być oskarżani o to. Ja jestem oskarżany o to, że nie jestem Polakiem 100 razy dziennie na Twitterze. 100 razy dziennie. To jest mój zawód, muszę z tym wytrzymać. Dziennikarze są opluwani każdego dnia, ale rozumiem ludzi, którzy nie chcą być opluwani, którzy nie chcą żyć z takim hejtem na sobie nieustająco. Do tego oczywiście nakłada się problem tego, że poprzednia władza używała historii jako narzędzia do uprawiania polityki. Ustawa o IPN-ie, no proszę sobie uświadomić, ustawa o IPN-ie mówiła, artykuł o historii Polski, który się nie zgadza z tym, co ja jako urzędnik państwowy uważam, że powinieneś napisać, to możesz pójść siedzieć do więzienia. To mówiła ta ustawa. Pani Pawłowicz, obecna sędzia Trybunału Konstytucyjnego, powiedziała to otwarcie, że o to chodzi. Chodzi o to. To jest zapisane w stenogramach sejmowych. Na komisji nad pracą nad tą ustawą powiedziała, że celem tej ustawy jest wsadzenie Jana Tomasza Grossa do więzienia. No to co ludzie, znaczy ile trzeba być, i znowu powstaje to pytanie o odwagę. Ilu historyków machnęło ręką i powiedział, nie, to ja się nie będę tym zajmował. No bo po co mi to, na cholerę, mam dzieci, mam kredyty, po co się w to mieszać? Więc dlatego mamy problem z rozmawianiem o antysemityzmie i dlatego każda osoba, która powie, tak, Polacy zabili Żydów swoich sąsiadów Jedwabnem, tak, Polacy wydawali Żydów w czasie wojny, zaraz natychmiast się musi po tym zdaniu tłumaczyć, ale wiecie, ja jestem polskim patriotą, kocham Polskę.
W Stanach Zjednoczonych ktoś to wyjdzie i powie, Amerykanie urządzili zagładę rdzennym mieszkańcom Ameryki, jest uważany za patriotę, bo jest uważany za człowieka, którym wyciąga lekcje z historii, który potrafi mówić o tej historii. U nas jest dokładnie odwrotnie. Co możemy zrobić? Tylko rozmowa wystarczy, czy to za mało jednak? Trzeba z sobą rozmawiać i trzeba się edukować. Trzeba się edukować. Ja uważam, że największym problemem w ogóle Polski w tej chwili, jakbym miał, tych problemów mam oczywiście mnóstwo, ale jakbym miał powiedzieć, co jest na miejscu numer jeden, to powiedziałbym w ten sposób. Ja chodziłem do bardzo złych szkół. Moja podstawówka i liceum w Warszawie były beznadziejne. I całe życie młodzieńcze żyłem w przekonaniu, że wszystko, co wiem o świecie, o życiu, o tym, jakim być człowiekiem, wyniosłem z dwóch miejsc. Wyniosłem z harcerstwa. Ja byłem harcerzem przez wiele lat i uważam, że harcerstwo odegrało bardzo pozytywną rolę w moim życiu. I z organizacji podziemnych w latach 80. Ja byłem w takiej organizacji w liceum, która się zajmowała kolportowaniem podziemnych gazetek. Nie robiliśmy nic wielkiego, no po prostu rozwoziliśmy gazetki podziemne jako licealiści. Ale też uważałem, że to było coś honorowego, że to było coś pięknego, co robiliśmy, co mnie też kształtowało jako Polaka, jako mężczyznę, jako osobę. I nigdy nie uważałem, że szkoły mnie kształtowały. Natomiast im jestem starszy, tym uważam, że szkoła jest ważniejsza i że ta edukacja się musi zacząć w podstawówce i potem iść przez liceum i wszystkie następne liceum, szkołę, technikum czy cokolwiek innego. I że jak słucham na przykład dzisiaj sondaży, które mówią o tym, że połowa Polaków uważa, że rząd ma swoje pieniądze, które nam daje łaskawie albo ich nie daje, połowa Polaków uważa, że nie płaci żadnych podatków, bo ludzie, którzy są na umowie o pracy, jak się okazuje, połowa z nich uważa, że nie płaci, no bo nie odprowadzają fizycznie żadnego podatku, znaczy, że nie płacą żadnego podatku. W związku z tym, jak rząd mówi o tym, że trzeba podatki zwiększyć, zmniejszyć albo inaczej wydać, to ich to nie dotyczy, bo oni tych podatków nie płacą. No to jest dla mnie przerażające. Jak widzę, jaka jest frekwencja wyborcza, to mnie to przeraża, dlatego że możemy nie lubić polityki, a ja uważam, że ta polityka na tym szczeblu krajowym jest u nas straszna. Uważam, że ta polityka samorządowa jest wspaniała, bo to są ludzie, którzy realnie coś robią. Ale jeśli chodzi o frekwencję, to było odwrotnie. To świetna frekwencja była w wyborach parlamentarnych, a w samorządowych gorzej. Ale wyjątkowo. No wiemy, że to były wyjątkowe wybory i dlatego ta frekwencja była tak duża. Ale ja naprawdę uważam, że ci politycy na szczeblu im niższym, tym więcej realnie muszą zrobić, bo jak burmistrz obieca, że to położy asfalt na tej ulicy i ten stadion powstanie, to albo dowiezie, albo nie dowiezie, ludzie go z tego rozliczą. Na szczeblu centralnym to można opowiadać wszystko, nikt tego tam nie przywiązuje wagi do tego. Ale jednocześnie ta polityka się bierze za nas każdego dnia i wpływa bezpośrednio na nasze życie. I w związku z tym naszym obowiązkiem obywatelskim jest brać w niej udział. Czy tam się podoba, nie podoba, nie ma żadnego znaczenia. Musimy brać w tym udział. I na koniec uważam, że ja wykonuję swoją pracę, a wykonuję ją naprawdę bardzo, bardzo długo już. Czasami aż jestem sam zaszokowany, jak długo, ale tylko mogę powiedzieć, że ponad 30 lat, ale tylko dlatego, że byłem bardzo, bardzo młodym człowiekiem, jak ją zacząłem. Ponieważ uważam, że praca dziennikarzy jest bardzo ważna, ponieważ zadaniem dziennikarzy, gdyby to tak zebrać w jedną sentencję, to zadaniem dziennikarzy jest dostarczanie Państwu informacji, których potrzebujecie, żeby podejmować decyzje. I wszystko jedno, czy to są decyzje dotyczące tego, czy jutro kurtkę wziąć z domu, bo trzeba prognozę pogody przeczytać i my musimy Państwu tą prognozę pogody dostarczyć, czy to chodzi na przykład o to, jaką książkę kupić, na jaki film pójść do kina, czy na przykład na kogo zagłosować w wyborach, czy jaki samochód kupić. To są wszystko decyzje, które podejmujemy. Według naukowców podejmujemy 1000 decyzji dziennie, każdego dnia. I zadaniem dziennikarzy jest dostarczyć Państwu pełnej i wiarygodnej informacji, żeby te decyzje podejmować. I uważam, że ta rola w demokracji i w naszym życiu jest super ważna i trochę dlatego tę pracę wykonuję. I dlatego Bartosz Węglarczyk przyjechał dzisiaj do Państwa. Rozmawialiśmy o książce Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Żydach, ale za bardzo baliście się zapytać. To jest okładka tej książki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.